Dziękuję bardzo. Widzę, że pan poseł Morawiecki w formie. Kiedyś były kartoniki, czeki, teraz są dalej, więc wszystko jest pod kontrolą. E, panie pośle, podczas konferencji prasowej, która odbyła się 15 kwietnia 2020 roku, powiedział pan, i to jest pana cytat, myślę, że my poprzez podjęcie decyzji o wyborach korespondencyjnych posunęliśmy się bardzo daleko, przecinek tak daleko, jak trzeba, jak to jest konieczne, w zapewnieniu bezpieczeństwa dla wszystkich obywateli. I oczywiście jest to bezpieczna metoda przeprowadzenia wyboru. I wracam do tej pana wypowiedzi, czy, cytując klasykę, czy nie posunęliście się państwo za daleko, może o jednym może za daleko, bo tracąc pola widzenia dobra obywateli i w myśl osiągnięcia celu, czy to tak nie było? Panie przewodniczący, czy nie dostrzega pan tutaj sprzeczności w działaniach Platformy Obywatelskiej, która zgodziła się na wybory w trybie ale ja nie full contact? Pełnym... Pan co, dziwi się pan, że my panu zadajemy parę razy to samo pytanie. Naprawdę. Niech pan odpowiada na pytania. Poseł nie pytał o Platformę, nawet nie jest Platformą Obywatelskiej. Więc naprawdę, bardzo proszę. Proszę się nie niepokoić, panie Joński. Proszę... Morawiecki, niech pan odpowiada na pytania. Proszę naprawdę dać mi odpowiedzieć. Ja. Panie Pośle, Czy nie ja widzi prośbę, pan ja braku prośbę. logiki? Panie pośle, w tym... Ja mam prośbę. Ja wiem, że rozmawiam, przesłuchuję doświadczonego polityka, wieloletniego premiera, po drugiej stronie siedzi niedoświadczony poseł z krótkim stażem samorządowym, dziewięcioletnim, ale będę pana uparcie dążył do tego i przerywał, jeżeli pan będzie odchodził od mojego pytania. I pytanie brzmiało w ten sposób. Czy nie uważa pan, że posunęliście państwo za daleko? W organizacji wyborów korespondencyjnych, w nawiązaniu do pana wypowiedzi z 15 kwietnia. I oczekuję od pana krótkiej odpowiedzi. Tak bądź nie. Panie przewodniczący, ja uważam, że wybory w koresp trybie korespondencyjnym były bezpieczniejsze. Podobnie jak uważał minister Szumowski, podobnie jak uważali medycy wówczas, a wybory, które zorganizowaliście czy zorganizowaliśmy wszyscy pod przymusem Platformy Obywatelskiej, były Jeszcze mniej raz panu bezpieczne. Powiem, panie tak. pośle. Nie interesuje mnie pana komentarze dookoła. Proszę odpowiedzieć na moje pytania bez zabarwień i nawiązania do innych członków komisji i innych partii politycznych. Bardzo Ja, to, panu, proszę. ja, ja odpowiadam w kontekście, bo bez kontekstu nie da się odpowiedzieć na to kontekst pytanie. Kontekst każdy zna, tylko pan go inaczej pojmuje, ja go pewnie inaczej pojmuję i każdy z inaczej pojmuje. I każdy zna kontekst. Nie rozumiem, każdy, jak można ogląda, inaczej pojmować można. kontekst Bardzo, ówczesnego dramatu koronawirusowego. Różnimy, to był dramat, pan, i dlatego pośle, chcieliśmy, żeby tymś, wybory. Pośle, wybory zostały różnimy, przeprowadzone. ja rozumiem, że każdy w pan nie. Drugie moje pytanie. Jeden ze świadków pan michał wypi, zeznał, że na wili pana premiera na Parkowie odbyło się spotkanie w okolicach maja, dokładnie daty nie było podane. I zeznał, że w tym spotkaniu. Brał udział m.in. pan Mariusz Kamiński. I tutaj cytat z zeznań pana Michała Wypija. Ale największe wrażenie, początek statu. ale największe wrażenie w tej dyskusji, która miała zdecydowanie napięty charakter, ale trzymała w ramach kulturalnej twardej rozmowy osób, które wierzyłem wtedy, myślą tylko i wyłącznie o interesie Polski, było zachowanie pana Mariusza Kamińskiego, ówczesnego ministra spraw wewnętrznych, ministra koordynatora służb specjalnych, który przyznam się szczerze, nie wiem dlaczego, w pewnym momencie wpadł w furię tak lekko wstając, aż wyskoczył, zaczął faktycznie mówić, że nasze zachowanie czy nasze działania nadają się do więzienia, powinniśmy zostać zniszczeni, że nasza działalność jest działalnością antypaństwową i że za nią odpowiemy. Drugi świadek, pan Mariusz Kamiński, zeznał, że pan na tym spotkaniu był. Więc chciałem rozwiać wątpliwości, czy pan brał udział w takim spotkaniu, po pierwsze, i po drugie, czy organizował pan to spotkanie, że pan w nim nie brał udziału, i po trzecie, czy wie pan, jak przebiegało to spotkanie w Wilinie Parkowej. Nie przypominam sobie, żebym brał udział w spotkaniu z panem posłem Wypijem, um, i w związku z tym nie wiem też, jak wyglądał dokładnie przebieg tego spotkania. Nie przypominam sobie jego i trudno mi powiedzieć. Nie, nie miałem chyba relacji z tego konkretnego spotkania um, pamięta pan, kto go, z panem posłem kto go Wypijem. Go? Myślę, żebym pamiętał, ale oczywiście może się zdarzyć tak, że że pan minister Kamiński tutaj coś lepiej pamięta. Ja nie przypominam sobie, żebym brał udział w spotkaniu z panem posłem Wypijem. Dzień po posiedzeniu po komisji, na którym pan Mariusz Kamiński powiedział, że pan brał udział w tym spotkaniu, jak się nie mylę, w telewizji Polsat powiedział pan, że pan nie brał udziału w tym spotkaniu. A teraz pan mówi, że pan nie pamięta. To pan nie brał udziału, czy pan nie pamięta? No właśnie mówię, że wydaje mi się, że nie brałem udziału w tym spotkaniu. Dobrze, dziękuję. ponieważ dał pan dość taki stanowczy wyrazy w powiedziach medialnych, chcę upewnić i doprecyzować, czy miał pan jakiekolwiek wątpliwości odnośnie organizacji bezpieczeństwa, możliwości bądź legalności głosowania w wyborach na prezydenta w, w wyborach 10 maja? Czy miałem e, możliwość... Jakiekolwiek wątpliwości odnośnie organizacji bezpieczeństwa i możliwości Nie miałem legalności. żadnych wątpliwości, że wybory w trybie full kontakt, czyli z pełnym, że tak powiem, głosowaniem przy urnach są... E, Niestety mniej bezpieczne z punktu widzenia epidemicznego niż wybory korespondencyjne. Wybory korespondencyjne były najwłaściwszym sposobem przeprowadzenia wyborów. W Korei w maju 15, jeśli dobrze pamiętam, też się odbywały wybory w trybie korespondencyjnym. W Europie, w Stanach Zjednoczonych, w bardzo dojrzałych państwach również się odbywały wybory w trybie korespondencyjnym. Najwłaściwszy sposób przeprowadzenia wyborów na owy czas. W trakcie zeznań innych świadków, m.in. pana Adama Bielana, powoływano się na przykład wyborów bawarskich. Czy zna pan ten przykład wyborów bawarskich organizowanych w Młodzień? Jako jeden z wielu, zdaje się, tam między pierwszą a drugą turą zarządzono, czyli w trybie jeszcze bardziej ekstraordynaryjnym niż w Polsce, pragnę zauważyć, tryb wyborów korespondencyjnych. Czy Pana zdaniem, jeżeli braliście Państwo pod uwagę te wybory bawarskie, można było odnieść wprost do sytuacji w Polsce i do naszych wyborów zaplanowanych korespondencyjnych, sytuację wyborów bawarskich. Mianowicie istnieje taka teza, głoszona przez świadków, m.in. pana Adama Bielana, że wybory bawarskie nie spowodowały wzrostu, zagrożeń, wzrostu zachorowań. I w związku z tym zdecydowano się na ten model też w Polsce. Czy pan by tą tezę... Podtrzymał, czy ma Pan odmienne zdanie w tym zakresie? Tak jak powiedziałem, dla mnie nie tyle wybory bawarskie, co raczej informacje spływające z całego świata, z dwóch kontynentów przynajmniej, co do trybu przeprowadzenia wyborów w czasie koronawirusa były najbardziej przekonujące. A te informacje spływały ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, ze Szwajcarii, z Niemiec również, tak, z Bawarii, z Niemiec również, ale również z Korei Południowej. I to było bardzo przekonujące, że skoro w takich krajach odbywają się wybory w trybie korespondencyjnym, my również powinniśmy zrobić wybory w trybie korespondencyjnym. Czy przed podjęciem decyzji o przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów w trybie korespondencyjnym posiłkował się Pan jakimi, jakimiś opiniami, stanowiskami ekspertów z dziedziny medycyny, epidemiologii? A jeżeli tak, to czy pamięta Pan, czy jego autorstwo? Przede wszystkim rozmawiałem wówczas czasami parę razy dziennie z panem ministrem Szumowskim, ministrem zdrowia, który miał bardzo szerokie kontakty ze środowiskiem medycznym i również rozmawiałem z panem profesorem Horbanem, który wtedy już był naszym doradcą w sprawach epidemii, epidemicznych, w sprawach epidemii, z tymi dwiema osobami, które z tymi dwoma panami, którzy dużo lepiej ode mnie znali się na tych sprawach i podobnie jak pan przewodniczący Marciniak przewodniczący PKW ci dwaj panowie również co jest oczywiste bo to jest logiczne podkreślali że tryb wyborów korespondencyjny tryb wyborów jest bezpieczniejszy czy docierały do pana w tym czasie głosy o wątpliwościach związanych z brakiem możliwości zapewnienia dostatecznej ilości środków ochrony osobistej dla członków obwodowych komisji Wyborczej? panie przewodniczący Pan chyba, nie wiem, czy, bardzo, czy dobrze pamięta bardzo tamten dobrze czas. Pamiętam. Jak Będziemy pan bardzo dobrze oprzeć, pamięta, bardzo no to to pytanie pamięta. jest bardziej niż retoryczne. Oczywiście docierały do mnie ze wszystkich stron wołania. O środki sanitarne, o środki ochrony fizycznej, o maseczki, o płyny dezynfekcyjne. Zewsząd docierały. Właśnie gdybyście dali mi panowie przedstawić moją swobodną wypowiedź, pokazałbym, na czym polegało zarządzanie państwem wówczas w czasie koronawirusa. To było niezwykle trudne zadanie i zewsząd docierały wołania właśnie o to, Dziękuję aby pozyskiwać odpowiedzi. środki ochrony Dziękuję fizycznej. Dziękuję bardzo za udzielenie odpowiedzi. Czy w związku z tym, że pan poprzednio potwierdził, że docierały do pana takie wątpliwości, to dlaczego wiedząc o tym, że będzie brakowało środków ochrony osobistej, że brakuje płynów do dezynfekcji i innych rzeczy, które zapewniały bezpieczeństwo obywateli, mimo to decydował się pan jako premier rządu, aby dalej kontynuować temat organizacji wyborów korespondencyjnych? Po pierwsze wymóg konstytucyjny obligował nas rządzących i mnie jako prezesa Rady Ministrów do tego, aby te wybory przeprowadzić, przygotować i przeprowadzić. I dlatego zleciłem czynności przygotowawcze w moich decyzjach. To po pierwsze. A po drugie pozyskiwaliśmy wówczas w tempie przyspieszonym i to należało do moich podstawowych obowiązków właśnie. Z całego świata, ale również uruchamialiśmy produkcję w Polsce płynów dezynfekcyjnych i wszelkich środków ochrony fizycznej. Dziękuję. Powołał się Pan przed chwilą na rozmowy z Panem Ministrem Zdrowia, Panem Łukaszem Szumowskim. Czy Pan Minister przekazywał Panu formalnie bądź nieformalnie jakiekolwiek zalecenia bądź opinie odnośnie przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych? Jeśli tak, to w jakiej formie? Czy formalnie, czy nieformalnie? Nie rozumiem, co to znaczy formalnie bądź nieformalnie. Z panem ministrem Szumowskim nie wymienialiśmy się pismami, skoro się pięć razy dziennie widzieliśmy w czasie koronawirusa. Po prostu rozmawialiśmy o problematyce koronawirusa i również o, o tym, żeby zrobić wszystko, aby pozyskać jak najwięcej środków sanitarnych. Tak. W toku prac tej komisji uzgodniliśmy, ustaliliśmy i to wynika też z dokumentów, że pomiędzy projektem zlecenia wyborów z 16 kwietnia 2020 roku dla PWPW i dla Poczty Polskiej, projektem, który wysłał MAP, a ostatecznym dokumentem, który pan podpisał, nastąpiły zmiany. A konkretnie jedna zmiana, że słowo zlecam przewodzenie czynności na słowo, które, jak to jeden z byłych członków komisji powiedział, mitygować odpowiedzialność. Czy zna pan tą sytuację? Czy to było za pana wiedzą? Czy pierwotny projekt tego polecenia 16 kwietnia, które otrzymał pan z Ministerstwa Aktywów Państwowych, czy się pan z nim zapoznawał i czy to była pana decyzja, aby zmienić ostateczną treść, którą pan podpisał 16 kwietnia 2020 roku? Na to pytanie już odpowiedziałem, ale mogę jeszcze raz odpowiedzieć. Kilka dni przed 16 kwietnia Pan minister Michał Dworczyk poinformował mnie o tym, że z Ministerstwa Aktywów państwowych przyszły propozycje decyzji dla PWPW i dla Poczty Polskiej. Poinformował mnie również, że są wątpliwości prawne co do tych decyzji. Poprosiłem o zmianę tych decyzji w taki sposób, aby tych wątpliwości prawnych nie było. I 14 bądź 15, a być może to było 16, dopiero pan minister przedłożył mi do podpisu poprawione decyzje, które były w zmienionej treści i dotyczyły realizacji niezbędnych czynności zmierzających do przygotowania przeprowadzenia wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powiedział pan, że 14 bądź 15, tak? Powiedziałem, że na kilka dni wcześniej przyszły pierwsze propozycje a następne propozycje przyszły albo 16, albo 15, albo 14, nie powiem dokładnie. Czy to była pana dzień. decyzja, aby zmienić ostateczną treść w porównaniu z tego, co przyszło z Ministerstwa Aktywów Państwowych do tego, co zostało Odpowiedziałem wydane. już na to pytanie, panie przewodniczący, mogę jeszcze raz odpowiedzieć. Pan minister Dworczyk poinformował mnie o tym, że... Decyzje zapro pierwotnie zaproponowane w tre o treści pierwotnie przedstawionej przez Ministerstwo Aktywów Państwowych zawierają um, niewłaściwe sformułowania e, prawne. Poprosiłem o ich zmianę i nowe decyzje, które otrzymałem do podpisu, nowe decyzje, które do podpisu nie zawierały już tych niewłaściwych sformułowań. Dziękuję bardzo. Usłyszałem, że to była Pana decyzja. Czy zna pan wpis pana Pawła Kukiza z 5 maja 2020 roku na platformie Facebook, który dotyczy między innymi e, prób przekonania, a jak to cytując pana Kukiza, posła Kukiza, korumpowania i zastraszania posłów partii Kukiz 15, e, a mianowicie pana Stanisława Żuka, pana Jarosława Sachajki, czy pani Agnieszki Ścigaj, czy pana Stanisława Tyczki. Czy zna pan ten, ten wpis pana Pawła Kukiza? Nie znam. E, to ja krótko... E, Nawiążę do tego tematu. W tym wpisie czytamy, że pan Stanisław Żuk otrzymał telefon, to był, to był poseł Partii Kukiz 15 z Okręgu Legińskiego, dzwonił szef gabinetu pana premiera Morawieckiego, czyli pana, pan poseł Krzysztof Kubów i prosił o spotkanie. I rozmowa przebiega, tu jest cytat mniej więcej tak, że pan Kubów pyta posła Żuka, czy ta dobra Polski mógłby nie głosować w sprawie wyborów korespondencyjnych, czy mógłby na chwilę wyjść do łazienki czy coś. I tutaj koniec cytatu. Poseł Sachajko, tutaj jest nawiązanie do jednego z producentów e, szeroko pojętego drobiarstwa, tak to nazwijmy. E, propozycja e, i spotkanie z e, panem e, premierem, pana posła Sachajki. E, rozmowa, rozmowa o Ministerstwie Rolnictwa i o, o sprawach wsi szeroko pojętych. Przypomina pan sobie teraz takie spotkanie, które... Pan? Nie przypominam sobie spotkania, a o wpis pana Pawła Kukiza, pana posła Kukiza, proszę pytać pana posła Kukiza. Szpytałem i powiedział, że jest autentyczny. No dobrze, proszę. Czyli pan poseł Kukiz twierdzi, że takie propozycje, takie sytuacje miały miejsce. Chciałem pana zapytać, czy według pana wiedzy były propozycje korupcyjne bądź sytuacje, cytując pana Kukiza, zastraszania posłów partii Kukiz 15. Nie było żadnych propozycji korup korupcyjnych. A drugi aspekt? Zastraszania? Nie było żadnych propozycji o charakterze zastraszania. To jaki, jaki cel miały te działania podejmowane przez pana współpracowników z posłami Kukiz 15? Ja nawet nie wiem, czy moi współpracownicy jakiekolwiek działania podjęli, w związku z tym proszę pytać tych współpracowników oraz osób zainteresowanych. Ale tu pan poseł Kukiz wyraźnie zeznał, że to jest prawda w tym poście. Odnosząc się do dwóch innych osób, proszę pytać tych dwóch innych osób. Czyli pan nie miał wiedzy o tym, że nie szef pana gabinetu spotykał się z, z posłem KIS 15? Proszę pytać mojego szefa gabinetu, ja nie miałem takiej wiedzy. Czy był pan świadkiem, albo może pan słyszał o tym, aby ktokolwiek z polityków Prawa i Sprawiedliwości proponował posłom ówczesnej kadencji jakiekolwiek stanowiska w pana rządzie bądź innych instytucjach publicznych w zamian za prawidłowe, właściwe zagłosowanie nad ustawami dotyczącymi wyborów korespondencyjnych. Nie mam wiedzy co do takich propozycji. Nie ma pan wiedzy, czy nie było takich propozycji? To jest różnica. Ja nie mam wiedzy, aby ktokolwiek takie propozycje formułował. Czyli Precyzyjnie pan, odpowiadam. Czyli mogły być takie propozycje, tylko pan o tym nie wie. Hipotetycznie wszystko się może zdarzyć, panie przewodniczący, ale e, proszę nie manipulować swoimi pytaniami, tylko nie odpowiadam manipuluje. według mojej najlepszej wiedzy. Staram się pytać bardzo konkretnie. A czy wiadomo coś pana na temat nacisków wybieranych na Pana Jarosława Gowina i Pana Michała Wypija w związku z przygotowanymi działaniami w celu przewodzenia wyborów? Nie wiadomo mi nic o tym, żeby były jakieś pozaprawne naciski. Natomiast z całą pewnością były rozmowy z całą grupą republikanów, bo to tę partię reprezentowali wówczas ci dwaj panowie, o których Pan pyta. A ta partia nie nazywała się Porozumienie Jarosława Gowina? Proszę. Ta partia nie nazywała się Porozumienie Jarosława Gowina? Porozumienie Gowina, porozumienie Jarosława Gowina, były rozmowy z porozumieniem Jarosława Gowina, aby nie, nie zdradzali linii obozu politycznego, z której weszli do Sejmu, tylko żeby lojalnie zachowywali się jak członkowie tego obozu politycznego. Takie rozmowy na pewno były. Sam pamiętam wiele rozmów z panem premierem Gowinem. Wrócę jeszcze do tematu projektu decyzji z 16 kwietnia. Zgodnie z raportem NIK, pan Tomasz Czegielniak 15 kwietnia 2023 roku a, po, 2020 roku, a przypomnę, że pan podpisał 16 kwietnia, przesłał do pana Michała Dworczyka projekty obu decyzji. Pan przed chwilą powiedział, że to było na kilka dni przed. To było na kilka dni przed, czy jeden dzień przed? Tak jak powiedziałem, 14, 15, 16 w tych dniach mam wrażenie, że to się rozgrywało. No 16 to pan to podpisał, panie pośle. A przed chwilą pan zeznał? Że to trwało kilka dni. Kilka dni wcześniej usłyszałem informację od pana ministra Dworczyka o propozycjach o propozycji podpisania decyzji. Tak. A kiedy pan się zapoznał z projektem tych decyzji? Którym? Decyzji z 16 kwietnia, którą pan podpisał 2020 roku. Decyzji, którą, się, którą podpisałem, pod, zapoznałem się 16 kwietnia przed podpisaniem. A z projektem tej decyzji? Którym projektem? Tym, który Odpowiadałem przesłany. już trzy razy na to pytanie. Pan minister Dworczyk przyszedł do mnie z informacją o tym, że są e, przygotowane projekty e, i powiedział mi jednocześnie, że e, są pewne wątpliwości prawne dotyczące tych e, projektów. W związku z tym poprosiłem jego, aby e, przygotował, czy żeby dopilnował przygotowanie nowych projektów. I, e, I te nowe projekty podpisałem 16 kwietnia. A kiedy to było? Kiedy pan minister dworczyk do pana z tym przyszedł? Panie przewodniczący, czy pan dokładnie pamięta, co pan robił 13 kwietnia 2020 roku? Nie. Bo ja nie tylko, nie pamiętam, co tylko... robiłem 13 kwietnia, pośle, tylko ale panu podaliło, muszę panu ja powiedzieć, to... pośle, że ja wtedy pytanie, zajmowałem się panu. ratowaniem polskiej gospodarki, polskich rodzin, przygotowaniem... Wielkiego programu Panie, finansowego Panie pośle, dla ratowania panu... polskich przedsiębiorców. Panie poślecznie. Pozyskiwaniem... Nie przerywać. Ale nie tego dotyczy to moje pytanie. Moje pytanie było bardzo proste. Kiedy pan Michał Dworczyk przyszedł do pana z projektami decyzji, które miał Pan podpisać 16 kwietnia. Kiedy? Odpowiadam po raz czwarty. Pan minister Michał Dworczyk przyszedł do mnie. W, z, nową, z poprawioną wersją decyzji 16 kwietnia. Może przedstawił mi ustnie informację o tym dzień wcześniej, ale ja to zobaczyłem 16 kwietnia. W ciągu 15 minut, które Pana odpytuje. Trzy razy pan zmienił wersję, bo powiedział pan w pierwszej wersji, że kilka dni wcześniej, potem pan powiedział 14, 15, teraz pan mówi o jeszcze co innego. Ja wyraźnie pytam dlaczego i teraz pan powie dlaczego pytam, bo ten mail, który dostał pan Michał Dworczyk przed 15 kwietnia, więc pan nie mógł się kilka dni wcześniej zapoznać. Więc czy pan który tu zaznaje maila? prawdę czy nieprawdę? Który mail? Mail do z KP do KPRM, z Ministerstwa Aktywów Państwowych, z projektem decyzji, który się Panu nie spodobał, jak Pan zeznał i który Pan zmienił ym, i podpisał 6 kwietnia. Panie dniu. Przewodniczący, ja pamiętam tę sytuację w taki sposób, że e, kilka dni przed 16, czy to było 3 dni, czy 4, czy 2, ja Panu tego teraz nie powiem, rozmawiałem o projekcie, który miał wady prawne, miał defekty, de, defekty prawne. Poprosiłem o jego poprawienie. 16. Podpisałem poprawioną decyzję. Powiedział pan, że, że yy, ma pewne wątpliwości co do tych wad prawnych. O jakich tu wadach prawnych była mowa wtedy? Czy pan pamięta, jakie to były wady prawne? Co panu się najbardziej w tych decyzjach nie spodobało? Nie pamiętam dokładnie, ponieważ zajmowałem się czymś zupełnie innym wtedy. Zajmowałem się wtedy stworzeniem wielkiego programu ratowania polskich przedsiębiorców. Trzeba było przygotować finansowanie w wysokości 200 miliardów złotych aby uratować polskich przedsiębiorców. Co to ma wspólnego z moim pytaniem? To co teraz pan powiedział? To ma to wspólnego, że nie zajmowałem się tą decyzją dłużej niż to, że po, tyle, że po przyniesieniu poprawionej wersji przez pana ministra Dworczyka, zapoznałem się z nią wtedy i ją podpisałem. To jeszcze może jedno pytanie ostatnie. W toku prac komisji wielokrotnie zostało już przywo przywoływane, że w dniu 30 kwietnia 2020 roku pan Artur Soboń wysłał do pana Michała Dworczyka wiadomość e-mail. Z treści wiadomości należy wywieść, że pan Artur Soboń powziął wątpliwości odnośnie zorganizowania wyborów na prezydenta 10 maja. W trybie głosowania korespondencyjnego i przedstawił w punktach nieprawidłowości zachodzące lub mogące zajść toku organizacji i przewidzenia wyborów w formie korespondencyjnej. Żeby uniknąć Pana odpowiedzi, że nie potwierdził autentyczności tego maila Pana Artur Sowoń, tak, nie potwierdził, ale w pytaniach, które mu zadaliśmy, odpowiedział dokładnie to, co w tym mailu było, że tak, że tak twierdził. I teraz, czy Pan Artur Sowoń rozmawiał z Panem i przedstawił Panu argumenty, w których wyrażał wątpliwości odnośnie przeprowadzenia głosowania w trybie korespondencyjnym? Nie przypominam sobie rozmów z Arturem Soboniem, a nie będę się odnosił do maili pozyskanych przez ruskich hakerów, co zostało potwierdzone oczekuję, przez amerykańską firmę Media. Nie, nie oczekuję, że będzie się pan odnosił do maili. I radziłbym, żebyście się państwo też nie posługiwali wykradzionymi ze skrzynek mailami przez rosyjskich hakerów. Naprawdę nie przystoi Państwo mieliście dostęp z Pegasusa, więc macie autentyczne na pewno. Nie było ale żadnego moje dostępu pytanie... poza zgodą sądów z Moje pytanie Pegasus. brzmiało, czy pan z pan Arturem Soboniem, a nie o maila, na no ale okej. Okay. Czy jest pan w posiadaniu wiedzy, co było, lub mogło być przyczyną sformułowania przedmiotowej wiadomości e-mail przez pana Artura Sobonia wątpliwości odnośnie prowadzenia głosowania korespondencyjnego? nie odnoszę się do informacji pozyskanych przez Wysoką Komisję z maili wykradzionych przez ruskich hakerów. Dobrze, dziękuję. Ostatnie pytanie, zupełnie ostatnie. O sytuację Poczty Polskiej chciałbym zapytać. Poczta Polska w latach 2019-2023 wydała na marketing i PR około 66 milionów złotych, z czego ponad kwotę, ponad 30 milionów otrzymał dom mediowy Sigma Bisk spółka grupy Orlen i PZU. Co w tych 66 milionach się znalazło? Między innymi wydatki na gale sześciolecie Telewizji Republika, gale 8 Telewizji Republika, dodatki do Gazety Polskiej, gala Człowieka, gal, gala człowieka roku Gazety Polskiej 2019-2020, gala Jubileuszowa Gazety Polskiej itd., itd. Czy uważa pan, biorąc pod uwagę trudną sytuację Poczty Polskiej, że wybory korespondencyjne, które się nie odbyły, mogły wpłynąć w sposób negatywny na sytuację finansową Poczty Polskiej, spółki, którą między innymi przez swoich ministrów pan nadzorował? Wybory korespondencyjne w trybie korespondencyjnym nie odbyły się poprzez obstrukcję platformy obywatelskiej Nie nie, nie, nie tego dotyczyło pytanie tym, panie pośle Platforma obywatelska odpowiada pośle, za nie wszelkie straty pytanie. z tym związane panie pośle, Natomiast nie tego było pytania. dla mnie jasne od samego początku że ponieważ zlecam te decyzje PWPW i Poczcie Polskiej to koszty związane z tymi decyzjami powinny być zrekompensowane Mam pana za bardzo inteligentnego człowieka, szanuję z tego powodu też, ale pytanie nie, tego nie dotyczyło. Pytanie dotyczyło tego... Proszę szanować wszystkich ludzi. Szanuję. I wzajemnie. I wzajemnie. A jako samorządowy czułem się nieszanowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Ale to pominę. Jeszcze raz zadam panu pytanie. Czy wybory korespondencyjne mogły wpłynąć na sytuację finansową Poczty Polskiej? Nie mogły wpłynąć negatywnie na sytuację Poczty Polskiej z tego względu, że od samego początku zakładaliśmy, że wszelkie koszty poniesione przez podmioty, którym decyzja jest zlecana, muszą zostać zrekompensowane. Ja tak zakładałem na pewno. Dziękuję panu bardzo. Chyba ja tak słuchamy od półtorej godziny odpowiedzi na, na te pana, na nasze pytania, te pana odpowiedzi. I tak nawiązując jeszcze do pana przewodniczącego Romowicza, który pytał dość o ważną sprawę podpisania, przesłania do pana dokumentu. Jak się to pana słucha, to jak nic bardziej to film Kłamczucha przypomina, niż, niż familiadę, wie pan. No ale rozumiem, że teraz pan sobie przypomni, bo będzie pan Buda zadawał pytania, więc rozumiem, że. Proszę bardzo, pani Buda, proszę bardzo. Dziękuję, panie Joński. E, panie premierze, szanowni państwo. Mieliśmy COVID, no dramatyczna sytuacja. Myślę, że nie w szczegółach, ale każdy jakoś to pamięta, i to były naprawdę dramatyczne sytuacje. Szpitale, szczepionki, wsparcie przedsiębiorców, ratowanie miejsc pracy. To były te wyzwania. I żeby pokazać też kontekst zachowania się opozycji w tamtym czasie, chciałbym pana premiera zapytać, jak opozycja ustawiała się do współpracy w ramach takiego. No gigantycznego wyzwania, jakie było przed państwem, przed obywatelami, zjednoczenia się w ramach walki z czymś, co kompletnie nie było znane, co wcześniej miało miejsce kilkadziesiąt lat wcześniej, nieznane było obecnie wówczas żyjącym, nikt nie potrafił sobie z tym poradzić, nie było procedur. Jak wówczas zachowywała się opozycja, i w tym kontekście również jak pan rozmawiał z przywódcami różnych innych krajów, czy miał pan wiedzę, jak inne opozycje podchodziły do współpracy w tej sprawie? W tej sprawie z rządem ja w walce pytałem, z COVID. To, to, to... Opozycja, opozycja polska do końca marca zachowywała się całkiem przyzwoicie. Marzec, pamiętam, jako miesiąc solidarnej, wspólnej walki z koronawirusem, mimo pewnych tarć, mimo pewnych różnic. Natomiast w momencie, jak opozycja zobaczyła ten wykres, zobaczyła dramatyczny spadek notowań swojej. Kandydatki na prezydenta, to zmieniła zdanie dotyczące i wyborów, i współpracy w ramach pozyskiwania środków z całego świata. Rozpoczęły się najrozmaitsze ataki ataki polityczne, ataki wyłącznie w celu realizacji swoich dość ciasnych partyjnych interesów. To pierwsza część pytania pana ministra, pana przewodniczącego. A druga część. Muszę powiedzieć, że w kwietniu, w maju spotkał mnie ogromny zawód, ponieważ raczej słyszałem od moich kolegów, premierów i prezydentów państw Unii Europejskiej, że jest daleko posunięta współpraca z opozycją, że tam opozycja rozumie z jak wielkimi wyzwaniami tamte państwa się mierzą i ręka w rękę potrafią realizować różne cele o charakterze strategicznym, zabezpieczenia środków ochrony fizycznej. Pracy nad programami, które miały obronić miejsca pracy, obronić przedsiębiorców. No i muszę powiedzieć, że zazdrościłem moim kolegom z innych państw, że tam ta współpraca z opozycją przebiega o wiele lepiej niż w Polsce. Bardzo dziękuję, też to widzieliśmy. Chciałem zapytać o ten scenariusz z punktu widzenia poczucia odpowiedzialności za przeprowadzone wybor przeprowadzenie wyborów. To znaczy, mieliśmy sytuację decyzji. Marszałka, decyzja marszałka Sejmu o przeprowadzeniu wyborów z lutego, jeszcze przed wybuchem pandemii. Mieliśmy 10 maja, czy to, to już było w momencie, w którym były zakażenia, one narastały. No i z punktu widzenia premiera y, polskiego rządu, czy, czy pan premier czuł się zobowiązany, żeby podejmować starania, działania, jakiekolwiek one by nie były, żeby doprowadzić do przeprowadzenia tych wyborów? Czy było takie poczucie w rządzie i osobiście u, u pana premiera? Oczywiście było takie poczucie, że musimy zrobić wszystko, aby doszło do przeprowadzenia wyborów, panie przewodniczący. Brak prezydenta RP w naszym systemie politycznym, w naszym systemie instytucjonalnym mógłby oznaczać chaos, a przecież wtedy państwo polskie potrzebowało szybkiego działania. To wtedy głównie, głównie w kwietniu pracowałem osobiście nad programem zabezpieczenia pod, tych wszystkich programów potrzebnych na ratowanie polskich przedsiębiorców. Były dramatyczne wołania o brak płynności, o gasnącą podaż, popyt, nie było z czego płacić wynagrodzeń i w to miejsce w błyskawiczny sposób trzeba było podstawić finansowanie w dziesiątkach miliardów złotych liczone, a ostatecznie w około 200 miliardów złotych. Dlatego jak najbardziej mieliśmy poczucie, że wybory powinny być przeprowadzone najlepiej w trybie korespondencyjnym, bo, byłoby to, bo było to najbezpieczniejsze z punktu widzenia szalejącej wówczas pandemii. Bardzo dziękuję. Mieliśmy dwie ustawy dotyczące wyborów korespondencyjnych. Tą pierwszą dotyczącą osób niepełnosprawnych w kwarantannie. I tę drugą, która zasadniczo wprowadzała wybory korespondencyjne. W przypadku pierwszej Senat rozstrzygnął, wypowiedział się w tej sprawie w ciągu sześciu dni. I to jest mniej więcej tyle, co rozpatrywał w tym roku budżet przesłany z Sejmu do Senatu. I była ta druga ustawa, którą procedował miesiąc. Jak pan premier myśli, z czego to wynikało, że nad jedną i drugą ustawą w przeciągu tego samego miesiąca praktycznie nad jedną pracowano 6 dni, na drugą, drugą cały miesiąc. Wynikało to z planu politycznego um, ówczesnego kierownictwa Platformy Obywatelskiej, który to plan miał doprowadzić do wymiany um, kandydatki na prezydenta. Um, kandydatka PO, pani Marszałek Kidawa Błońska, wówczas um, miała fatalne wyniki, jej wyniki dołowały. I w związku z tym robiono wszystko, żeby wymienić kandydata. Częścią tego planu, jak się okazało później, wtedy tego nie wiedziałem, był również pan premier Gowin, szef partii porozumienia jednego z naszych koalicjantów. Bardzo dziękuję. Ja chciałem się odwołać do wyroku, który cytował pan premier na początku tutaj przesłuchania 29 listopad 2023 postanowienie sąd rejonowy, prawomocny, prawomocne orzeczenie. Jest tu taki element w przypadku bierności organów władzy państwowej w próbach zapewnienia bezpiecznego przeprowadzenia wyborów prezydenckich w czasie pandemii w przestrzeni publicznej pojawiły się zarzuty. Niedopełnienie obowiązków przez te organy. To jest orzeczenie prawomocne z, z poprzedniego roku, z 2023 roku. Czy rzeczywiście było też tak, takie mm, myślenie, że e, działanie w tych wszystkich sprawach dotyczących COVID-u to oczywiste, ale również w sprawie wyborów jest niejako obowiązkiem również władz publicznych wówczas i premiera w szczególności. Panie przewodniczący, to wynika zarówno z konstytucji, jak i dostrzegł ten aspekt sąd rejonowy właśnie w tym wyroku z 29 listopada 2023 roku. Wyrok sądu rejonowego jest miażdżący dla raportu NIK-u, jest miażdżący dla jakichkolwiek insynuacji dotyczących nieprawidłowości przy przeprowadzeniu wyborów korespondencyjnych. To nawet mogę powiedzieć więcej. Fragment tego wyroku jednocześnie, jednoznacznie wskazuje na to, że w zbliżający się termin wyznaczonych wówczas wyborów wymuszał podjęcie niezwłocznych działań techniczno-organizacyjnych. Wymuszał podjęcie niezwłocznych działań techniczno-organizacyjnych. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jedyny prawomocny wyrok polskiego sądu w tej sprawie który jednoznacznie przytacza naszą interpretację, którą wówczas przywoływaliśmy i którą dzisiaj przypominamy wszystkim obywatelom. Trzeba było przystąpić do przygotowań techniczno-organizacyjnych. Cytuję za Sądem Rejonowym z 29 listopada zeszłego roku. Przygotowywaliśmy wszelkie czynności poprzez zlecenie... Poczcie polskiej i PWPW, a także pozostawienie wielu czynności w zakresie kompetencji Państwowej Komisji Wyborczej. Bardzo dziękuję. Mamy już taki obraz, że jest zarządzenie o wyborach prezydenckich, w międzyczasie pojawia się COVID, jest poczucie obowiązku, i też to jest to poczucie, poczucie może powiedzieć, indywidualne, ale też obowiązek prawny. No i mamy sytuację, w której jedna grupa z punktu widzenia partykularnego interesu no, wyborczego, poparcia blokuje te wybory, czyli podejmuje działania, które mają uniemożliwić przeprowadzenie wyborów. I moje pytanie jest takie, czy według pana premiera powinna pojawić się, czy powinna być stworzona taka podstawa prawna w polskim prawodawstwie, żeby tego typu sytuacje, bo to oczywistym było, że jeżeli Senat podejmuje tego typu działania albo przedstawiciele koalicji, muszą mieć świadomość, że... I jest to związane z potencjalnie z dużymi kosztami, bo działania są podejmowane, one kosztują. Czy powinna być stworzona formuła prawna, podstawa prawna, żeby obciążyć tych ludzi, którzy wówczas te wybory blokowali, konkretnie finansowo e, za te wydatki, które zostały poniesione i te wybory zostały nieprzeprowadzone? Panie Przewodniczący, pomysł pana Przewodniczącego Waldemara Budy jest bardzo ciekawy godny rozważenia. Uważam, że rzeczywiście, zwracam się do pana przewodniczącego Jońskiego, we wnioskach, które pan przygotowuje, mam nadzieję rzetelnych, będzie również ten wniosek pana przewodniczącego Waldemara Budy, aby obciążyć osoby, aby odpowiedzialność tych osób, które wtedy rzeczywiście doprowadziły do wywrócenia wyborów parlamentarnych, czyli osób z Platformy Obywatelskiej, była pełna i była rzeczywiście również odpowiedzialnością finansową na przykład odpowiedzialność partii. Bardzo dziękuję. Chciałbym zacytować artykuł prasowy Newsweek. Newsweek to jest 25 marca 2024 roku sprzed półtora miesiąca. Komisyjnym rozliczeniom Spis grozi kompromitacja, brak podstawowego przeszkolenia. Czy pan po tym dzisiejszym przesłuchaniu, po tym początku ma takie poczucie, że, że ta komisja to jest kompromitacja w wydaniu Panie Przewodniczący Buda, to się nie uchylam. To panu było. To panu było. Ja pana. Ja pana. Ja pana się w ogóle nie boję. Naprawdę. Chociaż czasami, jak pan mówi i obraża, to tak, bo musi pan przepraszać. Ale tak w ogóle to nie. Uchylam to pytanie. No, cieszę się, że pan za, za, zacznie zadawać pytanie. Ma pan jeszcze całe 10 minut, proszę bardzo. bardzo dziękuję. Odliczymy te wtręty pana również z mojego czasu. E, pan e, prezydent Karnowski, e, może pan udzieli odpowiedzi, jeżeli chodzi o to sobie. pierwsze pytanie. Ale uchyliłem, więc proszę następne. Dobrze, to przy następnym będzie okazja. E, pan prezydent Karnowski e, wskazywał, że, bo to jest pierwszy moment, to warto zaznaczyć, że e, wskazywał pan, pan, e, pan e, prezydent, że w Senacie to platforma miała tylko kilkudziesięciu senatorów, ale to nie była większość. Byli jeszcze e, senatorowie z PSL, z Lewicy. I oni jakoś dziwnym trafią, też blokowali te wybory, nie mieli interesu, no bo Kosienia kamysz miał względnie dobre wyniki. Ja chciałem zapytać, czy pan premier się orientuje, jak dzisiaj, i jak wtedy głosowała koalicja obywatelska z PSL-em i z hołownią? Bo ja mam wrażenie, że w 100% zawsze tak samo, łącznie z wyborami korespondencyjnymi. Czy jest znana taka praktyka również panu premierowi, że wszystkie głosowania w Senacie są dokładnie tak samo w wydaniu koalicji, PSL? Trzeciej drogi wówczas jeszcze Polskie 2050 i Lewicy. Przede wszystkim muszę powiedzieć, że ta komisja to jest rzeczywiście um, wyborczy cyrk pana przewodniczącego Jońskiego. A co do pytania, państwa... Czy wie pan, um, ja rozumiem, że zada, zadajemy dzisiaj niełatwe pytania, ale proszę się tak nie denerwować i proszę nas nie obrażać. Ja już panu powiedziałem, że nie pozwolę na to, żeby pan obrażał tą komisję. Rozumiem, że pan jest po rozmowie z panem Budą i to jest ta sama szkoła obrażania, ale proszę, żeby pan tego nie robił. Naprawdę. Z szacunku, naprawdę dla osób, które też nas oglądają. Żałuję, że pan na większość pytań nie odpowiada. Pan Buda był wczoraj na, tutaj na komisji i słuchał, co mówił pan marszałek Grocy. I doskonale wie, że nikt nie blokował wyborów, tylko specjalnie zadaje w ten no, ja sposób e, e, pytania, żeby insynuować. E, pan doskonale wie, że Sejm zaj zajmował się dwie godziny, a Senat 400 ekspertów, tysiąc stron dokumentów, wysłuchał pocztowców, wysłuchał nawet w chwili, na Państwową w chwili, Komisję Wyborczą, a Sejm nic. Więc próbuje Pan wprowadzać opinię publiczną, bo on dlatego reaguje, a na Pana reaguje, że Pan nie obrażał i proszę Pana, że Pan tego więcej nie robił. Ale proszę nie mówić, że pan premier obraża komisję, bo nas nie obraża. Że obraża. Nas... Panie. Nie obraża nas... Panie pośle Czarnek, słyszał pan? Może pana nie obraża, nas obraża. Więc zwracam uwagę, może pana już nic nie jest w stanie obrazić. Pan poseł Morawiecki jest w stanie obrazić. Słyszał pan panią poseł Kłopotek? Bardzo proszę, jest pan w stanie nie obrażać na tej komisji? Panie przewodniczący, odnoszę się do tego, że w tej komisji w ewidentny sposób wykorzystywane są, wykorzystywany jest czas antenowy do wspierania. Niech pan nie trzyma tego kciuka tam tak na pana tym, Budy na 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 tym mikrofonie. Wykorzystywany jest czas po to, żeby promować kandydatów, nie tylko na tej komisji, na tej drugiej również. Pan na myśli również pana Budę, który kandyduje do Europarlamentu, tak? Teraz? Aha. To bardzo proszę odpowiadać na pytania, dobrze? Bo są kolejni posłowie, a mam pewien limit. Chyba, że zabiera pan czas panu Budzie. Ja patrzę na zegarek. Za chwilkę będę musiał mu odebrać głos. Więc albo pan odpowiada na pytania, albo pan będzie tutaj opowiadał o wszystkim, ale nie na pytanie. Przewodniczący, mam na myśli, panie przewodniczący, przede wszystkim pana. Natomiast co do pytania pana przewodniczącego Budy, muszę powiedzieć, że w marcu ta współpraca. Była naprawdę bardzo dobra, i później też podczas spotkań dotyczących COVID-u spotkania z przedstawicielami lewicy PSL-u były inne niż z przedstawicielami Platformy. Platforma realizowała swój interes, a na jakiej zasadzie byli w stanie zmuszać swoich no, ówczesnych opozycyjnych koalicjantów, tak to nazwijmy, tego nie jestem w stanie powiedzieć, ale rzeczywiście dochodziło do takiego zrównoleglenia działań. Bardzo dziękuję. To jest jakby dla wielu tutaj przedstawicieli koalicji niezrozumiałe, nie potrafię przyjąć, pomimo tego, że pan premier wielokrotnie o tym mówił. To znaczy wyzwanie, jakie wtedy było największe, to była walka o życie i zdrowie ludzi, a w drugim etapie walka o miejsca pracy, o gospodarkę. Ja chciałbym, żeby pan premier powiedział właśnie o tych wysiłkach dotyczących gospodarki i bezrobocia, w jakim trudnej sytuacji byliśmy i a jaki efekt osiągnęliśmy dzięki tarczy właśnie finansowej i wsparciu przedsiębiorców. Nie, przepraszam bardzo, może Pan poseł udowodnić, co to ma wspólnego w ogóle z naszą komisją, a przypomnę może zakres naszej komisji celowość i zasadność przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych. Może Pan uzasadnić? Nie, ale Pan teraz uzasadni dlaczego takie pytanie Pan zadaje, bo możemy rozmawiać o wszystkim, ale my jesteśmy powołani, żeby zbadać dlaczego ktoś przeprowadził wybory korespondencyjne. Nie pytam o działki, nie pytam o inne rzeczy, tylko pytam o wybory korespondencyjne. Dobrze? Pan zadać pytanie odnośnie wybory korespondencyjne? Pytam o to, ponieważ w tamtym czasie premier polskiego rządu, odpowiedzialny premier polskiego rządu, walczył z dużo większymi wyzwaniami niż bojkotowanie wyborów przed koalicję obywatelską. I wydał 200 na respiratory. Pokazać, czym się zajmował premier Rzeczypospolitej Polskiej w tamtym czasie? Pan latał z pizzą. Wie pan co? Będzie komisja do spraw. No, wow, będzie... Będzie, będzie komisja do spraw COVID-u, to wtedy pan będzie Morawiecki zeznawał, dlaczego nie dotarły respiratory, dlaczego kupowano od dla bronią, dlaczego maseczki od instruktora narciarstwa itd. Tak tak ale na szczęście pokazywaliśmy te wszystkie przekręty, ale no naprawdę, ponieważ pan nie na temat, nie na temat zadaje pytanie, to e, ostatnie pytanie i pani poseł Felix, proszę bardzo. Panie premierze, ja chciałbym w imieniu części, większości członków my się tej komisji podziękować za to, co udało się wówczas zrobić, wyprowadzić Polskę z kłopotów i problemów, jakie mieliśmy, nie wyborów, bo to było rzeczywiście, e, można powiedzieć, poboczne działanie. Oprócz tego opozycja przeszkadzała, natomiast udało się wyjść z najniższym bezrobociem. Z najniższym bezrobociem w Unii Europejskiej. E, Dobrze, udało się zachować bardzo. również zachorowalność na przyszłość. Dziękuję bardzo. E... No dobrze, mieliśmy tutaj wesołe też fragmenty na tej komisji w wykonaniu pana Budy. Teraz pani poseł, pani poseł Felix, proszę bardzo. Oj, dziękuję. Panie premierze, miałam nadzieję, że już ta część publicystyczna przed komisją spowoduje, że już tylko tutaj będziemy mogli dyskutować w zakresie prac komisji. Bo faktycznie ta część taka piarowo publicystyczna na konferencji była długa i nawet się ucieszyłam, że pan premier zrobił tą konferencję, bo pomyślałam sobie na komisji będzie łatwiej i będziemy szanowali swój czas. Mam do pana takie pytanie natury ogólne. To jest taki cytat. Prawo jest ważną rzeczą, ale prawo to nie świętość. Przecież pani przyzwoitość, nad prawem jest dobro narodu. Jeśli prawo to zaburza, to nie wolno nam uważać to nie wolno nam uważać to za coś, czego nie możemy naruszyć. To mówię, prawo, które nie służy narodowi jest bezprawie. Zna pan ten cytat? Znam. A czyj to jest cytat? Myślę, że to jest cytat mojego taty. I pan się z nim zgadza? Tak. A ja właśnie nie i myślę, że to nas różni, bo chciałabym powiedzieć, że my nie kwestiujemy na tej komisji kontekstu, o którym pan premier chciałby cały czas mówić, ciężkiej sytuacji COVID-u, bo my wszyscy doświadczyliśmy tej sytuacji. My, nasze rodziny, firmy, znajomi i przyjaciele. W ogóle to nie jest celem badań tej komisji. Ani również to, bo się co do zasady z Panem zgadzam, że na pewno, no i nie muszę być lekarzem, żeby stwierdzić, że bezpośredni kontakt człowieka z człowiekiem jest dużo bardziej na, znaczy narażający na zakażenie COVID-em, niż otwarcie listu yy, i wzięcie koperty do ręki. Co nie znaczy, że wzięcie koperty do ręki nie, jest, nie było również ryzykiem i są na to badania. I myślę, że ten, te, to nasze nieporozumienie między nami. Yy, Wynika z tego, że ja chciałam przypomnieć panu, że my badamy podstawy prawne i celowość podejmowania tych decyzji, a nie to, czy pan premier i rząd mieli wówczas dobre intencje i czy sytuacja była ciężka, bo poza sześć miesięcy zajmować opinię publiczną, która wie, jaka była ciężka sytuacja, mówieniem im przez dwie godziny dziennie, że była ciężka sytuacja. No i właśnie tu się nie zgadzamy, bo ja uważam, że dobre intencje yy, i czyjeś chęci nigdy nie stoją ponad prawem. Sąd może od 2015 roku jesteśmy w tak bardzo różnych, odległych od siebie obozach politycznych, bo ja stoję na takiej zasadzie, że ponad wszystkim jest państwo prawa i to gwarantuje nam wszystkim to, że dzisiaj nie żyjemy na Białorusi, tylko w Polsce. Właśnie to prawo i przestrzeganie prawa i tym zajmuje się ta komisja. Badamy, czy były podstawy prawne do podjęcia przez pana premiera decyzji. I prawdopodobnie te wszystkie pytania padają również dlatego, panie premierze, że bardzo duża część świadków na tej komisji nie przyszła i nie powiedziała tak jak pan tak, to ja podjąłem decyzję, jestem z tego dumny. Byli ministrowie i wiceministrowie, którzy w ogóle nie odpowiadali na pytania, bądź składali fałszywe zeznania, tak jak pan Sobą, twierdząc uparcie przez kilka godzin, że z organizacją wyborów nigdy nie mieli nic wspólnego. I koniec. I czytali tą regułkę. I teraz ja sobie myślę, i każda Polka i Polak również, że jeżeli nie ma się czego wstydzić, jeżeli nie ma się czego bać, to świadkowie nie kłamią, nie udają, że nie pamiętają, i tak dalej. Więc proszę wybaczyć nie będę się już odnosiła do tego, jak pan traktuje tę komisję. Ale my od sześciu miesięcy słuchamy świadków, którzy wypierają się tego, co robili, przerzucają odpowiedzialnością. A to znaczy, że ta sprawa nie jest taka jasna i oczywista, jak pan premier chciałby opinii publicznej powiedzieć. I tym właśnie zajmuje się ta komisja. I chciałam to naprawdę. Grzecznie przekazać panu, żebyśmy przynajmniej na tym samym gruncie mogli rozmawiać, bo ja wiem, że COVID był ciężki. Kwestionujemy tryb procedowania tego wszystkiego, co tutaj miało miejsce. Nie, to jest mój ukłon grzeczności w stosunku do premiera, panie pośle Buda. Y I zaczynając od początku, zacznę właśnie od tego projektu, bo ja przyznaję, tego nie rozumiem. I tutaj też jest rozbieżność w zeznaniach. Pan Dworczyk bardzo długo nie chciał się odnieść do różnic między projektami, a sam, że tak powiem, nad nimi pracował i panu je rekomendował. Proszę zatem, panie premierze, wytłumaczyć opinii publicznej. Ja panu, bo my dysponujemy temu dokumentami i projektem, z maila i decyzją. Proszę zatem wytłumaczyć opinii publicznej, jaki błąd prawny został usunięty jeśli pomiędzy Pana decyzją, a projektem jest taka oto różnica, to, czego Pan nie podpisał, to ten kawałek zapisu, bo ta się nie zmieniła brzmi, podjęciu i realizacji niezbędnych działań zmierzających do przeprowadzenia wyborów, a zmieniamy na zmierzających do przygotowania przeprowadzenia wyborów, to jest projekt, to jest decyzja. Ja bym chciała to zrozumieć i chciałabym żeby pan premier również to wytłumaczył. Opinii publicznej. Co się różni w tym zapisie, który przeczytałam? To jest niezgodne z prawem, to jest już zgodne z prawem i tutaj mamy podpis pana premiera, a projekt zostaje zmieniony. Przeczytać jeszcze raz tą różnicę. Bo wiem, że może Nie, pan... nie trzeba. Jedno słowo się zmienia. Mógł pan wytłumaczyć jaka to jest różnica prawna? I czemu służyła? Najpierw muszę się odnieść do tego, co na początku pani tak jako proszę, swoje credo ja filozoficzne przedstawiła. Salus populi suprema lex jak mawiali Rzymianie. Dla mnie dobro publiczne jest najwyższym prawem i rzeczywiście tak uważam do dnia dzisiejszego. Mój tato opisał to innymi słowami, być może nas to rzeczywiście różni. Salus populi suprema lex pani poseł. A co do tego pytania to powiem, że najważniejszą rzeczą jest chyba to, że w tej decyzji, bo ja nie potrafię się odnieść do jakie tam są dokładnie słowa projekcie, w tym projekcie. Dlatego teraz, teraz słucham, słucham tego co... To pani powiedziała. Do przeprowadzenia wyborów. Dlatego Najważniejszą różnicą zacytować. jest zapewne to, że tutaj y, y, chodzi o niezbędne czynności zmierzające do przygotowania przeprowadzenia wyborów. Przygotowanie, czynności przygotowawcze. Y, musiały być podjęte różne czynności przygotowawcze y, pani poseł po to, żeby te wybory mogły się w ogóle odbyć. A jak czytałem ten wyrok y, Sądu y, Rejonowego z. 29 listopada, to właśnie do tego się tam też ten sąd odnosił, że jest bardzo ważne, że te dwie instytucje mogły prowadzić te czynności przygotowawcze. No bo jak realnie można zrealizować wybory korespondencyjne, jeżeli wcześniej nie zostaną wydrukowane karty, insertowanie tych kart do głosowania i tak dalej, i tak dalej. To wszystko uwzględnił również sąd rejonowy. Jeżeli tego dotyczyła, a tak rozumiem tę różnicę, którą pani. Była łaskawa przytoczyć to jak najbardziej zgadzam się z tą interpretacją, że, um, że ta nowa decyzja jest dużo bardziej właściwa. Czyli pan nie zlecił poczcie polskiej przeprowadzenia wyborów, tylko przygotowanie pa. przeprowadzenia wyborów. Nie zleciłem poczcie polskiej, nie zleciłem poczcie polskiej przeprowadzenia wyborów, tylko um, zleciłem zaaranżowanie wszystkich czynności przygotowawczych, które były potrzebne po to, żeby wybory się mogły odbyć w trybie korespondencyjnym. Właśnie. I to też jest takie dziwne na tej komisji od kilku miesięcy, bo PKW została pozbawiona funkcji e, przeprowadzenia wyborów. Nie, pani poseł. Mogę powiedzieć... Tak, panie premierze. A, 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 a mogę powiedzieć, pani poseł, jakie czynności po stronie PKW nie zostały w ogóle wyłączone, bo ogromna większość czynności, które przypisane są zgodnie z kodeksem wyborczym Państwowej Komisji Wyborczej, nie zostały wyłączone. A projektowanie i druk kart, kto się zajmuje normalnie? Projektowaniem z... i drukiem kart mogę nawet przytoczyć tutaj pewne informacje dotyczące akurat województwa pomorskiego patrzę na pana prezydenta Karnowskiego gdzie PKW prosi czy sugeruje że wójt starosta marszałek mają za zadbać o karty do głosowania czyli to jest całkiem też normalne jeszcze w poprzednich czasach nawet bez przedkowidowych. co znaczy zadbać że Panie premierze, no, nie wie pan. proszę, proszę pytać PKW. PKW stwierdza, że obowiązkiem marszałka województwa, a także wójta i starosty jest dróg i dostarczenie kart do głosowania komisjom wodowym Państwowej Komisji Wyborczej. Um, Państwowa Komisja Wyborcza jednoznacznie stwierdza, że obowiązkiem marszałka województwa, a także wójta i starosty jest wykonanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów, czyli nie było to nic nadzwyczajnego, po prostu aby w sposób scentralizowany, te karty móc na czas wydrukować decyzja o przygotowanie czynności przygotowawczych do przeprowadzenia wyborów została przeze mnie podpisana i skierowana do PWPW i do poczty polskiej. Nie pominę fakt, że przed tą decyzją nawet nie dostarczono panu bądź nie zadbano o informację, żeby się dowiedzieć od PWPW, że PWPW nawet nie dysponuje takimi możliwościami, żeby wykonać Pana decyzję. Ja pytam o te zmiany w tej decyzji, nie bez powodu, bo nie wiem, czy, czy, pan, czy pan śledził przebieg prac tej komisji, bo raz pan mówi, że nie, a potem wynika, tak średnio. Trochę, a wynika trochę, że tak. Więc tak myślę dosyć wybiórczo. Dosyć ale wybiórczo. dochodzimy do tego momentu i tu są zastrzeżenia różnych organów, sądów, czy, czy najwyższej izby kontroli w kwestii wydatkowania tych środków i nie zawarcia tych umów. Czy pan mógłby powiedzieć, dlaczego wedle pana Oceny, wiedzy. Dokładnie ta część umowy y, zlecająca zawarcie tych umów Ministerstwo Aktywów Państwowych y, i Ministerstwo MSWA, i y, nie została wykonana. Bo ja rozumiem, że tutaj czy, zlecił Pan w tej umowie czynności, których zresztą pan tutaj nie wymienił, y, ani konkretnie w Pana decyzji nie jest zawarte, jakie czynności ma podjąć poczta y, a ani jakie są tego koszty, ile można na to wydać pieniędzy, a proszę powiedzieć, dlaczego według pana nie zostały zawarte przez ministra aktywów państwowych i pana ministra Kamińskiego umowy z podmiotami, choć było to częścią pana decyzji? Najpierw sprostowanie pani poseł w jednej z tych decyzji jest wymieniona lista czynności polegającej na wydrukowaniu odpowiedniej liczby kart do głosowania, instrukcji głosowania korespondencyjnego oraz oświadczeń o osobistym Panie i tajnym oddaniu ja, głosu. Panie ja, premierze, ja tą decyzję na tej komisji czytałam mnóstwo razy. Tak. Nie, nie, może nie wchodźmy w szczegóły, bo po, po co będę panu Tylko udowodniała, mówię, że, że, że sformułowanie są... odpowiednia kart liczba do głosowania nie jest sformułowaniem, który podaje tą ilość na przykład. W związku z czym nieporozumienia pomiędzy PWPW, Pocztą Polską opisane w raporcie, brak podpisania przez ministerstwo pana Kamińskiego umowy Brak przyjęcia y, zlecenia poczty przez PWPW wynikały, panie premierze, stąd, że nikt nawet nie wiedział, ile powinien wydrukować tych kart. Dlatego z pełną świadomością, opierając się na faktach i zeznaniach, informuję pana, że ta decyzja nie zawierała szczegółów, na których mogły się później oprzeć te organy, żeby pana decyzję wykonywać. A pana ministrowie jeden i drugi odmówili... Do określenia tego w sposób otwarty i formalny, i nie chcą się dzisiaj do tego przyznać i mówią: Ja się tym nie zajmowałem. To premier, ja tego nie czytałem, ja tego nie widziałem. To było spotkanie nieformalne. Pan nam tu dzisiaj powiedział, że opinia publiczna sobie coraz lepiej wyrabia opinię. Wie pan, opinia publiczna słyszę od pół roku, że ludzie, którzy powinni przyjść i powiedzieć: To robiłem, to robiłem, za to odpowiadałem, mówią: Ja tego nie robiłem, ja za to nie odpowiadałem. Więc proszę nie być takim pewnym, co na to opinia publiczna. I naprawdę proszę mi wierzyć, że gdyby pan zechciał. Nie wiem, czy pana to interesowało jako premiera wówczas, zagłębić się w to, jakie kłopoty dla tych również podmiotów rodziło to, że pana decyzja tego nie określała, umowy nie były zawarte, to wiedziałby pan, skąd był ten chaos, te awantury i te przepychanki. Ale ja pana zapytałam, dlaczego według pana wiedzy, pan minister Sasin nie zawartej umowy? Pani poseł. Pani poseł. Obie te decyzje miały rygor natychmiastowej wykonalności i dlatego mając na uwadze to wszystko, co działo się wówczas wokół mnie, dla mnie to była wystarczająca przesłanka, aby sądzić, że te kwestie, które są niezbędne jako czynności przygotowawcze przez te dwie instytucje, przez te dwie przedsiębiorstwa, zostaną przygotowane. Ja muszę powiedzieć, że nie wiem dlaczego w tamtym czasie wkrótce potem do powiedzmy 10-15 do 10 maja, kiedy już było wiadomo, że się te wybory przecież nie odbędą, prawda? bo już ta, ta data zapadła. A czemu miałyby się te umowy nie odbyć, zostały... jeśli, jeśli pan przed chwilą powiedział, że pan miał Ale pewność nie, i przekonanie, że te instytucje mogę przygotują dokończyć te dokończyć pani wybory. poseł, bo nie odpowiedziałem jeszcze na pytanie. Pani zadaje mi drugie. Yy, powiedziałem, że w tym krótkim czasie między 16 kwietnia a 10 maja yy, byłem przekonany, że te czynności, które muszą być wykonywane przez te dwa przedsiębiorstwa są wykonywane, bo jest rygor natychmiastowej wykonalności a um, o umowy bądź ich brak, proszę pytać odpowiednie komórki e, administracji publicznej, czyli te dwa ministerstwa, tych dwóch ministrów, ponieważ ja mm, się tym nie zajmowałem. I, wy, I wybaczy pan, panie premierze, ale chyba nie chce pan przekonać opinii publicznej, że pan wydał taką decyzję i mówić dzisiaj na komisji, miałem przekonanie, że te podmioty będą to robić. Nie tylko miałem przekonanie, a, ale te podmioty to robiły, panie Ale no to też jest kwestia dyskusji, na co robiły i jak robiły i za ile robiły i z kim robiły i tym też zajmuje się ta komisja. Ale chciałam dokończyć swoje zdanie. Proszę wybaczyć, żeby pan chciał powiedzieć opinii publicznej, że zlecił pan przeprowadzenie wyborów swoją decyzją i zlecił pan zawarcie swoim ministrom umów i nie zechce pan odpowiedzieć komisji na pytanie, dlaczego pana ministrowie nie zawarli tych umów. Pani Dlaczego? Poseł, gdybym, Czy pan kontrolował gdybym, ten proces w tej razie? Gdybym tylko to wiedział, to bym na pewno państwu starał się podpowiedzieć, jakie byłyby Ani być wówczas, ani dzisiaj nie są Ale zapytał pan mogę powiedzieć tyle, że z mojego punktu widzenia najważniejszą kwestią był rygor natychmiastowej wykonalności. Dobrze, ale który bardzo, był, panie, panie wystarczającą bardzo proszę, nie, będę, będę musiał przerywać, bo mój czas jest ograniczony. Ale dlatego proszę, pani poseł mi tak Nie, bo pan, pan mówi o, o tej wykonalności wiele razy i chciałam tylko powiedzieć. Ja przedstawiam. Nie, to jest fakty. fakt, że pan mówi czwarty raz o tym, że pan uznał, że jest ta klauzula wykonalności. Mówi no pan właśnie, czwarty raz, fakt. dwa razy posłuch. No właśnie, ale mówi pan o tym czwarty raz. A my mamy ograniczony czas na zadanie pytania. W związku z tym, kiedy pozwolę sobie, proszę tego nie odbierać jakoś negatywnie, kiedy będzie pan piąty raz odpowiadał to samo, a nie odpowiadał na moje pytanie, postaram się delikatnie przerwać i jednak zapytać. Znaczy Pan chce nam dzisiaj powiedzieć, że ani wówczas, wydając tę decyzję, ani w trakcie tego procesu na przestrzeni tych kilku tygodni, ani do dzisiaj, nigdy nie zechciał pan dowiedzieć się, dlaczego ministrowie nie wykonali tej części pana decyzji, która dotyczyła zawarcia umów przez oba ministerstwa. Bo jest to przedmiotem prac tej komisji. Stąd moje pytanie. Prezes Rady Ministrów wydaje decyzję, i dla mnie najważniejsze jest, czy te czynności przygotowawcze, które w danej decyzji są zawarte, są wykonywane. To było dla mnie wówczas najistotniejszą przesłanką. A szczegóły dotyczące tego, co się działo potem z tymi umowami. Proszę pytać odpowiednich ministrów, ponieważ to nie leżało już tak. w moim zakresie obowiązków. Jak najbardziej dla mnie kontrola najważniejsze... nad tym, co robią ministrowie, leżała w zakresie dla mnie Tak, ale kontrola pracy tego pani poseł, żeby decyzja była realizowana i decyzja była realizowana, to było dla mnie najważniejsze, a poza tym e, wiele innych, dużo ważniejszych spraw wiążących się z życiem ludzi, zdrowiem ludzi. Dobrze, to już wiemy, to już wiemy. Znaczy proszę, proszę mi, naprawdę proszę. proszę, żebyśmy szanowali wzajemnie. Nie musi pan mówić, to razy, jak pan ciężko pracował dla życia, zdrowia i ludzi i przedsiębiorstw. Doceniamy, naprawdę, cała Polska doceniła. E, ja również doceniam. I wystarczy to powiedzieć raz. Wie pan, to są takie wierszyki o samochwale i tak dalej. No po co tak? E, powiedział pan to sześć razy na tej komisji i dziewięć razy na konferencji. Już to wiemy. Nie będzie za to braw, bo taka jest rola premiera. E, i proszę już mi o tym nie opowiadać, bo naprawdę to zajmuje nam czas. Pani poseł, czy pan sobie zdaje panie poseł, bardzo ważne jest kontekst, w jakim działaliśmy wtedy. E, tak, o Dlatego, tym kontekście o tym też mówi, już pan prawda? wielokrotnie powiedział. Ale naprawdę, wiersz tylko samochwale, naprawdę. E, panie premierze, czy pan sobie zdaje sprawę z tego, że... Z niezawarcia tych umów wynikały problemy choćby z finansowaniem i z tym, żeby te podmioty, którym pan zlecił te zadania, mogły mieć, że tak powiem, wprost zapłacone za, za to, co pan im zlecił. Czy pan się tym zainteresował? Według mojej najlepszej wiedzy w końcówce roku 2020 te podmioty otrzymały rekompensatę za swoje działania wynikające z tej decyzji. Od, a czy te podmioty otrzymały zgodnie z pana decyzją i umowami w normalnej procedurze, czy musiały wejść w spór prawny z państwem polskim? Te podmioty otrzymały tę rekompensatę z rezerwy ogólnej. Środki w rezerwie ogólnej są zabezpieczone właśnie na cele, różnego rodzaju cele, których wcześniej nie dało się przewidzieć. COVID-u nie dało się przewidzieć w końcówce roku 2019. Ja zapytałam pytanie, I panie premierze, czy te, czy te, czy te podmioty weszły w spór cel. prawny z państwem polskim, żeby odzyskać te pieniądze? Te podmioty, pieniądze. według mojej najlepszej wiedzy, Pisały do e, ministra aktywów państwowych. E, procedura ruszyła. E, była to procedura ustawowa. Na koniec e, Krajowe Biuro Wyborcze e, e, otrzymało te środki z e, kancelarii prezesa Rady Ministrów, za pośrednictwem oczywiście Ministerstwa Finansów i zrekompensowało wydatki, które zostały uznane przez KBW. KBW było weszło tym, w spór z państwem który... polskim, czy nie te podmioty? Czy wystąpiły na drogę sądową, żeby odzyskać. Nie, nie e, wiem tego, czy na drogę sądową koszt. wystąpiły, natomiast wystąpiły. Wiem, że, myślę, natomiast że pan wiem, to jednak że... wie. Nie, pani poseł, nie wiem tego, czy wystąpiły na drogę sądową. No to wiem, nieładnie, że... że pan nie wie, że wiem, wydał że pan decyzję. Była, e, wiem, że była ścieżka podstawowa, państwowym... a następnie zapłata z Panie premierze, no to chcę panu powiedzieć, KBW. że bardzo nieładne i niestosownie jest, żeby pan premier Rzeczypospolitej wydał decyzję, która rodzi skutki finansowe i dzisiaj. Po tak długim czasie nie miał pojęcia, czy poniesione koszty zostały odzyskane bądź nieodzyskane, i czy te podmioty, którym pan to zadanie zlecił, Ale myślę roztropnie, musiały, proszę mi pozwolić, dokończyć, musiały, że że wstąpić wstąpić że te podmioty, musiały wstąpić wstąpić, spór prawny, panie premierze, spór prawny z państwem polskim. I do głowy by nie przyszło, że pan nie będzie tego wiedział, że się musiał sądzić, żeby odzyskać te pieniądze. Co właśnie wynika z tego Galimatiasu, o który pana tutaj pytamy. A proszę powiedzieć, dlaczego w decyzji z 16 kwietnia nie polecił, pan, yy, znaczy nie polecił pan poczcie polskiej pozyskania danych ze spisów wyborczych, skoro poczta miała dostarczać pakiety wyborcze, bo to był następny spór prawny. Galimatias już się boję zapytać, czy pan zna ustawę abolicyjną Sejmu, która musiała chronić samorządowców, żeby nie byli pociągani do odpowiedzialności karnej. Tą ustawę pan zna tę ustawę znam, pani to, poseł, żadnego no. galimat nie było. Proszę mi tutaj nie imputować swe, swoich czymu sugestii. Czemu Sejm musiał ratować samorządowców to jest przed pani odpowiedzialnością? Opinia, a opinia publiczna wyrobi sobie, to jest pani subiektywny osąd tej sprawy. Proszę o opinii pani publicznej optyka. powiedzieć, dlaczego no, Sejm Rzeczypospolitej musiał zdań. podjąć ustawę, w której ściągał odpowiedzialność prawną z samorządowców, żeby nie czekały ich wyroki za przekazywanie danych. Dlaczego dlatego, Sejm to zrobił? Dlatego, że skandaliczne działania Platformy Obywatelskiej doprowadziły do Wysadzenia w powietrze wyborów, dobrze, i ale, ale, dobrze, ale i proszę... samorządowcy, którzy przekazywali dane. Musieli mieć pewność, że nie. Ale to już było po czasie, żadnego. panie premierze. Dlatego w zasadzie kontratypu zrobiona została te, tego typu ustawa abolicyjna. Nie chciałby pan chyba, e, wiem, że jakiś taki kompleks pewny premiera Tuska, pan ma, ale nie chciałby pan chyba premierowi Tuskowi <grym> przypisać aż takich wielkich e, możliwości, żeby <grym> powiedzieć opinii publicznej, że e, to Platforma Obywatelska wydawałaby później wyroki. E, szanowny panie, szanowny panie e, dlatego musieliśmy w Sejmie. E, Przyjmować takie ustawy, żeby y, wszystkich samorządowców z góry uwolnić od odpowiedzialności karnej przed sądami, ponieważ zgodnie z tym galimatiasem działali y, niezgodnie z prawem. Pan premier sobie świetnie radzi. Nie musi pan krzyczeć, naprawdę. Jeżeli, ja, jeżeli państwo nie macie kompleksów, to wezwijcie tutaj pana Donalda Tuska i tak, pana Rafała tak. Trzaskowskiego, bo zdaje się, zrezygnowaliście. Może będzie pan pozwalał, że będziemy decydowali, kogo będziemy wzywali. Premierze, nie I pierwszy, znowu Familiada Pana Jońskiego. Nie, nie pierwszy raz, że tak powiem delikatnie. Wolę Familiadę niż film kłamczucha. Proszę, Żeby mi pan przewodniczący proszę, nie, nie przerywał. mikrofonu Pani poseł tak, Felix. I proszę mi to tak, panie premierze. No właśnie. Y, nie pierwszy raz pan się dalece minął z prawdą, ponieważ powiedział pan dzisiaj opinii publicznej na swojej konferencji, że zrezygnowaliśmy wczoraj ze świadków, których mieliśmy przesłuchiwać. Otóż nie, panie premierze. Tak, ty... słyszałem pani. Otóż właśnie prostuję tą informację. Otóż świadków, o których pan mówił, na tej liście nie było, więc z nich wczoraj nie zrezygnowaliśmy. Znaczy to, pana są, to, to są również, bardzo. To są bardzo, znaczy to nie pan mnie dzisiaj przysłuchuje, chciałam tylko powiedzieć, więc skoro nam tak dobrze idzie, to chciałabym, żeby pan dalej odpowiadał na moje pytania. Czy zabezpieczył się, pan MAP i a środki na pokrycie, proszę posłuchać chwilę pytań. Tak, to prawda. Nie Czy zabezpieczy... nie ma czasu... A Ministerstwo Aktywów Państwowych oraz Ministerstwo MSWIA środki tym ministerstwom na pokrycie wydatków poniesionych przez e, Pocztę Polską i PWPW na przygotowanie wyborów e, kopertowych, kiedy wydawał pan tą decyzję. Precyzyjnie pytam, kiedy wydawał pan tą decyzję. To co wówczas? E, wówczas zabezpieczył Pani pan dla Ministerstwa Aktywów Państwowych i MSWIA środki na pokrycie wydatków poniesionych przez te podmioty. Pani poseł, o ile dobrze pamiętam, w rezerwie celowej na wybory prezydenckie w roku 2020 zabezpieczone było ponad 500 milionów złotych. Ostatecznie te wybory kosztowały około 320 milionów złotych. Zawsze jak zbliża się rok wyborczy, minister finansów planuje tego typu środki, a na nieprzewidziane. Ale pytam, wydatki czy zabezpieczył Pan te środki? A na... na te czynności konkretnie. A na nieprzewidziane wydatki, czyli na czynności nieprzewidziane wcześniej, zwykle te środki są zabezpieczone w tak rezerwie ogólnej. Cytuję pana ministra Sasina. Mówię, dlaczego nie udało się doprowadzić do końca zabezpieczenia środków, które umożliwiłyby, umożliwiłyby mi zawarcie takiej umowy. Niezależnie od tego pierwszego argumentu, o którym powiedziałem. Czy pan wie, że minister pana rządu zeznawał na tej komisji, że nie zawarł umowy, bo nie były zabezpieczone środki? Czy może też pan o tym nie wie, tak samo jak nie wie Pan, że w spór z państwem polskim musiały wejść te podmioty? Pani poseł raz jeszcze powtórzę: z mojej perspektywy środki w rezerwie celowej oraz środki w rezerwie ogólnej więcej niż nadmiarowo zabezpieczały przeprowadzenie wyborów, co też zostało udowodnione łącznymi kosztami pokrytymi przez ministra finansów. Po przeprowadzonych wyborach. Ja jeszcze raz zacytuję po pana ministra. W czerwcu i w bo pan mi odpowiada to samo, a ta komisja nie bada procedury budżetowej, nawet nie chce jej znać. Nie grozi mi bycie premierem, a ani ministrem finansów, żeby w takie szczegóły odpowiedzialność. Ale chodzić. ona jest potrzebna, bo wtedy była. Panie by pani premierze że bardzo ja proszę, żeby Pan już przestał, bo ma pan takie nadmierne pobudzenie, a Pan mi nie pozwolił zadać pytania. Nie, Mówię pani, dlaczego pani poseł, nie udało nie ma się. Tylko może pogłos jest jakiś cytuję, tutaj w tej sali, bo ja naprawdę powiedziałem już. Trzy razy na to pytanie. Piąty raz, nie, pan w ogóle nawet nie, nie zaczął odpowiadać na moje pytanie. Szczerze mówiąc, spróbujmy jeszcze raz. Na żadne. A proszę teraz, żeby pan powiedział, że prawdą jest to, co zeznał pan minister Sasin. I po to przytoczyłam ten cytat, że nie mógł zawrzeć umowy, ponieważ pan premier rządu nie zabezpieczył środków. Mówię, dlaczego nie udało się doprowadzić do, do zabezpieczenia środków, które umożliwiłyby mi zawarcie takiej umowy? mówi minister Sasin na tej komisji. Proszę pytać Nie, nie pana pani poseł, ja wspomniałem tylko o do tej dodatkowej kwestii. Mówiłem, dlaczego nie mogłem zawrzeć tej ustawy, tej umowy. Zapytałam pana. Sasina. Proszę pa pytać pana ministra, pana premiera Sasina o tę jego wypowiedź. Ja mogę pani powiedzieć, że środki były, no, w jakimś sensie podwójnie zabezpieczone, bo były w rezerwie celowej i w rezerwie ogólnej. Ostatecznie koszty okazały się dużo niższe niż założenia pierwotne. To dlaczego później poczta Polska na samym początku? Bo od tego się zaczął ten proces, o który przecież pan nie wie. Tak pan jest zajęty dzisiaj nadal ratowaniem wszystkiego w Polsce, że pan nie wie nawet, że pan doprowadził do tego swoimi decyzjami. Bądź pana ministrowie, bądź pana ministrowie, żeby te podmioty musiały się sądzić z państwem polskim. Nie, to państwo ale doprowadziliście poprzez obstrukcję. Ale do tego zaraz dojdziemy. Proszę mi powiedzieć, dlaczego ta Poczta Polska i PWPW musiały występować do ministra finansów o zapłatę faktur i co się stało, jak wystąpiło? Zna tą korespondencję? Nie znam korespondencji e, szczegółowo, ponieważ jak wpływa korespondencja, która odnosi się do... Dlaczego musiały występować? Jak wpływa korespondencja która, do KPRM-u nawet, która odnosi się do właściwości innych ministrów, jest ona automatycznie przesyłana do innych ministrów. Czas. No i widzi pan, i właśnie te pana odpowiedzi służą temu, żebyśmy my tych pytań mogli nie zadawać, a ja mam do pana jeszcze około 50 jakby istotnych pytań, nie o, Bardzo o, się o, cieszę, Pani o pandemię, profesor. tylko proszę odpowiedzieć na moje ostatnie pytanie, dlaczego Poczta Polska i PWPW musiały, PWPW musiały wystąpić do ministra finansów o zapłaty faktur i się sądzić, dlaczego? Przepowiedź opinii publicznej. Dlaczego? Nie było wcześniej trybu e, realizacji e, zapłaty za poniesione koszty przez Pocztę Polską i PWPW, ponieważ jesienią 2019 roku nikt nie wiedział, że wybuchnie COVID na świecie. A co to ma Wybuchu wspólnego COVID, COVID, z moim pytaniem? No właśnie, proszę mnie wysłuchać do końca. Wybuchu, wybuchła największa pandemia od 100 lat. W związku z tym w trybie ekstraordynaryjnym należało przygotować Dobrze, wybory. Ostatnie, to jest to samo pytanie, już teraz no sformułuję no i, i inaczej. Pani nie, panie premierze, do końca. bo to nie jest spektakl naprawdę Nie pasuje do Pani odpowiedzi proszę, i nie chcę Pani poseł wysłuchać. Szkoda. Proszę, ja, ja, Szkoda. Ja, ja wiem, że ta retoryka może dociera do wielu Pana wyborców, ale nie wszyscy w Polsce tak myślą. W takim razie sformułuję to pytanie sformułuję inaczej. Czy zgadza się Pan z ministrem Sasinem i ministrem Kamińskim, że przez to, że Pan nie przekazał im środków finansowych, nie mogli zawrzeć umów z Pocztą i PWPW? Czy Pan się z tym zgadza? Pani y, poseł, w ogóle nie zajmowałem się tą sprawą od tej strony. Rozumiem. Wiedziałem, pytam, czy pan się zgadza. Za, wiedziałem, że jest... Ja nie odnoszę się do prywatnych opinii, czy opinii przedstawianych przez Komisję śledczą y, kogoś innego. Nie mam tych cytatów przed sobą. To musiałbym jest rola świadka. Mieć, Może musiałbym pan... mieć te cytaty przed sobą. mogę się, Ale ja to być zacytowałam bardziej, panu dwa cytaty pana Sasina odnieść, i pytam, czy pan widzenia. się zgadza z opinią pana ministrów, że przez to, że pan nie przekazał środków finansowych, czy z powodu nie Zabezpieczenia środków tak zdali, Nie mogli zawrzeć umów. Czy Państwo się Odpowiadam z tym zgadza? Raz jeszcze, środki były przygotowane w budżecie państwa polskiego w rezerwie celowej na przeprowadzenie wyborów prezydenckich. W związku z tym dla mnie nie stanowiło to problemu, co koniec końców zostało udowodnione, bo oba przedsiębiorstwa otrzymały rekompensatę za poniesienie kosztów. I to jest właśnie ta filozofia, Ko skończyłam pytania waszych rządów że pan tu przychodzi po trzech latach i w ogóle pana nie obchodzi po, latach, po, po czterech latach. i w ogóle pana to nie obchodzi i w ogóle się pan tym szczerze, więc obchodzi, nie interesował, że proszę nie, proszę poczta polska i PWPW nie miały to proszę się zgłosić na prokuraturę z tym problemem. Wie pan, to jest po prostu skan to jest, bo, nie, wie pan, to jest skandaliczne, że pan jako premier mówi opinii publicznej, że pan w ogóle nie wie, że te podmioty musiały wejść na drogę sporu sądowego z Państwem poseł, Polskim. Te podmioty weszły. Pod nie, nie od pana, nie normalnie. Musiały się sądzić i więcej panu powiem. Z do dzisiaj nie otrzymały zwrotu poniesionych kosztów w całości i tak Według sądziły się z Państwem biura, Polskim, ponieważ biura, biura, premier tego ot, Państwa otrzymały. nie wie, co wynikało z decyzji, którą wydał. Dziękuję bardzo. Będę miał jeszcze dużo pytań. Dobrze.